Jest. Jesteśmy na żywo. Dobry wieczór, Konradzie. Dobry wieczór. Dzień dobry, cześć. Witamy wszystkich kibiców serdecznie. W tych trudnych czasach ruszamy z projektem Miliony sposobów na nudę. Naszym partnerem oczywiście jest nasz partner tytularny Lotto, właściciel marki totalizatora sportowego. Pierwszym gościem na naszym live czacie dzisiaj Konrad Kulpa z Energii Manek i na Toruń. Witamy cię serdecznie, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam państwa bardzo serdecznie i zapraszam do oglądania. Ja również się dołączam do tego bardzo gorąco. Ten najbliższy czas, myślę, Konradzie, że spokojnie, myślę, że godzinę możemy przeznaczyć na ten czat. Podczas tego czatu bardzo proszę, możecie zadawać pytania w komentarzach. Na pewno odpowiemy na te pytania, które już zadaliście w trakcie tygodnia. Także zróbcie sobie coś do picia, usiądźcie sobie wygodnie i zaczynamy pierwszy live chat z Konradem Kulpą. Jak wspominałem, Konrad, trudne czasy, czasy takie, których nie przeżyli ani nasi rodzice. Dla nas to też jest coś wyjątkowego. Jak spędzasz czas w tym trudnym dla wszystkich Polaków, dla kibiców, dla Europejczyków, dla wszystkich ludzi w tym trudnym czasie? No powiem szczerze, że niestety się nudzę. Staram się w tym trudnym okresie dla nas wszystkich znaleźć czas na trening i staram się robić tak, żeby nie stracić tej formy. W ciągu dnia staram się codziennie, regularnie biegać. Teraz jest to troszeczkę utrudnione, ale no gdzieś tam te przepisy troszeczkę łamię, muszę się przyznać, bo ciężko mi jest wysiedzieć w domu i staram się codziennie biegać, czy po prostu trenować w domu. Robić trening fizyczny w mieszkaniu, no bo ciężko jest w czterech ścianach przez tyle czasu wysiedzieć. Można naprawdę dostać w głowę i po prostu zwariować się, tym bardziej myślę, że dla nas sportowców jest to trudne, gdzie na co dzień prowadzimy taki no, aktywny tryb życia, jest dużo emocji, stresu, ciągle gdzieś wyjeżdżamy, ciągle coś się dzieje. I nagle tak z dnia na dzień musimy zostać w domu, nie możemy za bardzo wychodzić z tych czterech ścian. No i myślę, że kilka dni do tygodnia można to znieść i wytrzymać, ale później jest naprawdę ciężko. Więc myślę też, no jest jak jest, jakby każdy, jedziemy na tym samym wózku i trzeba to po prostu zaakceptować i to przeczekać. Ale no tak razy wszystkim ja staram się jakby prowadzić aktywny tryb życia i zająć się czymś podczas tej nudy. Nie wiem, czy to będzie sport, czy zrobienie czegoś dla siebie, zadbanie o swoją formę, czy taką fizyczną, czy mentalną, posprzątanie mieszkania, obejrzenie jakiegoś fajnego filmu. Coś, żeby po prostu nie oglądać non-stop tej telewizji. Oczywiście, żeby włączyć sobie telewizję na chwilę, żeby wiedzieć, co się dzieje na świecie, ale takie no, oglądanie ciągle telewizji i czytanie tego, co jest w internecie, tych negatywnych rzeczy, też wpływa na nasze gorsze samopoczucie, więc myślę, że trzeba się oderwać od tego wszystkiego. Wspomniałeś, że przede wszystkim czas wolny, czas, którego jest teraz bardzo dużo, poświęcasz na trening fizyczny, ale czy są jakieś możliwości, żeby trenować przy stole? Czy ty możesz sobie pozwolić na to, żeby w mieszkaniu, nie wiem, rozstawić stół, czy mieć połowę tego stołu, poćwiczyć z robotem, czy niestety nie należysz do grona tych szczęśliwców? No niestety nie należę do grona szczęśliwców, którzy posiadają stół do tenisa stołowego w mieszkaniu czy w domu. Z domu nie możemy się poruszać, więc też na hale niestety nie mogę się z kimś umówić, żeby potrenować. No więc tylko zostaje mi trening fizyczny w domu i takie potajemne bieganie gdzieś tam na zewnątrz. No niestety no, nie mogę skorzystać z tej przyjemności, żeby pograć w tenisa, żeby złapać czucie, żeby przede wszystkim nie stracić tego czucia. No niestety nie mam tej przyjemności. Fizycznie wiemy, że będziesz przygotowany doskonale, natomiast pytanie,
ile zajmie czasu dojście do tego czucia piłki, stołu, do tych warunków treningowych, bo to jest chyba nowa sytuacja. Nigdy wcześniej chyba nawet podczas wakacji nie miałeś takiego rozbratu z tenisem stołowym. No, ostatni raz z tenisem stołowym miałem styczność na proturze w Gliwicach. No, tak naprawdę już minęło, myślę, że dobre 3 tygodnie, około 3 tygodni. Więc jest to jakby taki czas, gdzie tak naprawdę pomiędzy sezonami, gdy mamy wakacje, czyli mniej więcej czerwiec, trochę lipca, czy troszeczkę wcześniej, możemy sobie te 3 tygodnie, no maksymalnie do miesiąca, pozwolić na to, żeby odpocząć pomiędzy sezonami i jakby się zrelaksować i zregenerować, złapać trochę wiatru w żagle, naładować baterie. No więc w sezonie takiej jakby przerwy ja nigdy nie miałem. Nie wiem, może koledzy, którzy mieli kontuzję, już mają doświadczenie i wiedzą, jak to jest wracać po takiej przerwie jakby w sezonie. No na pewno będzie trudno wrócić, aczkolwiek no co, no myślę, że jakby pomiędzy sezonami, gdy mamy te 3 tygodnie przerwy do miesiąca, no to potrzebujemy tak miesiąc, żeby dojść do formy, do dobrego czucia, żeby zacząć już móc powoli rywalizować. Tak jak wspominałeś, ostatni raz przy stole mogliśmy zobaczyć Cię w Gliwicach. Wtedy tak naprawdę to wszystko wybuchało, przynajmniej jeśli chodzi o Polskę. Mówię tutaj o pandemii. I tutaj mamy pierwsze pytanie od dobrze nam znanego Marka Gudzelaka, który mówi: rozmawialiśmy podczas Polish Open w Gliwicach. Czy podczas turnieju było już odczuwalne przygnębienie związane z koronawirusem? Czy to miało wpływ na twoją grę i innych zawodników? No powiem, że ten turniej w Gliwicach był dość specyficzny już od samego początku, bo gdy z Tomkiem Kotowskim jechaliśmy autem na Pro Tour, to przed Łodzią w połowie drogi gdzieś dostaliśmy informację, że możliwe, że ten turniej się nie odbędzie. Na 90% możemy wracać do domu, ale czekaliśmy na potwierdzenie, więc stanęliśmy na stacji, żeby po prostu bez sensu nie jechać no więcej kilometrów, żeby się później dłużej nie wracać. Więc czekaliśmy z kilka godzin na decyzję, czy Pro Tour się odbędzie. W radiu podczas jazdy samochodem słyszeliśmy, że wszystkie imprezy masowe, sportowe zostają odwołane, więc no już powiązaliśmy fakty i wiedzieliśmy, że jeśli imprezy masowe są odwołane, a na Pro Tourze w Gliwicach będą zawodnicy z różnych krajów, którzy byli na lotnisku, którzy no wiadomo kontaktowali się z różnymi ludźmi, no to byliśmy pewni, że ten turniej po prostu będzie odwołany. Później dostaliśmy decyzję, że jednak gramy. No więc co, no, wsiedliśmy do auta i jechaliśmy dalej do Gliwic. A jeśli chodzi, czy byłem przygnębiony tą sytuacją w Gliwicach, nie, jeszcze nie, jeszcze do mnie tak nie dochodziło, tego w Polsce jeszcze tak nie było. Dopiero to się zaczynało, ale na pewno atmosfera na Więc no trybunach, już powiązaliśmy fakt. jakby klimat tego turnieju, no był dość słaby, ponieważ wiele osób się wycofało. Czuć było takie pustki na sali, nie było emocji, nie było kibiców i ta sala tak wyglądała, jakby to był taki obóz sportowy, gdzie gramy na punkty i to nie do końca jeszcze nie do końca to po prostu dobrze wyglądało, ale ja starałem się zagrać jak najlepiej, chciałem się pokazać z dobrej strony, bo była to dla mnie szansa w No i reprezentacji, chciałem wiedzieliśmy, ograć że jeśli jakiegoś imprezy dobrego masowe są, zawodnika, więc że w Gliwicach nie miała ta będą sytuacja wpływ zawodnicy na z moją różnych. grę. No wszystkie gry, które grałem, to wygrałem, więc no zrobiłem jakby to, co mogłem. No a później okazało się w nocy któregoś dnia około 22 czy 23, że turniej będzie odwołany no z powodu koronawirusa i wracaliśmy do domu. Myślę też, że Marek miał na myśli o taką zapytanie, o taką kuchnię, o to zaplecze, bo to, że wy wychodzicie do stołu, to jedno, gracie o punkty, gracie o zwycięstwo. Natomiast na tym zapleczu pomiędzy wami, pomiędzy zawodnikami, jak oni na to patrzyli? To znaczy jeszcze raz, bo tak nie zrozumiałem pytania. Marek Gudzelak, mam wrażenie, że on
pytał się o to zaplecze, o zawodników, o to ścisłe wasze grono w Gliwicach. Jak już byliście na Śląsku, jak wyglądało to od kuchni? Czy wy mieliście jakieś osobne pokoje w hotelach? O czym wy rozmawialiście? Czy może nie mieliście okazji w ogóle rozmawiać w Gliwicach, bo byliście odseparowani? Jakbyś zdradził trochę kuchni tego turnieju z Gliwic. To znaczy, to była, tak jak powiedziałem wcześniej, nowa sytuacja dla nas, jako dla Polaków. To jeszcze nie było jakby tak rozpowszechnione w mediach i na, no i w ogóle jakby w internecie, że taka sytuacja ma miejsce. To były początki. Pamiętam, że na posiłku którymś był telewizor i leciały informacje. I pamiętam, że była informacja w telewizji, że jest w Polsce około 20 kilku zachorowań. Mhm. Jak na tylu Polaków, ile jest w kraju, no to tak naprawdę to była garstka osób, więc to były początki, jakby jeszcze nie byliśmy świadomi, że to jest no coś takiego strasznego, niebezpiecznego. Jeszcze nie było aż takiej paniki, więc zachowywaliśmy się normalnie. Ja byłem w pokoju z Arturem Grelą z Bydgoszczy, więc no więc jakby wszystko się działo normalnie, oprócz tego, że wchodząc na salę, badali nas termometrem, jak ktoś miał podwyższoną temperaturę, to był kierowany do szpitala. I jak ktoś nie chciał podawać ręki podczas meczu, czy przeciwnikowi, czy sędziemu, to po prostu nie podawał. Także no takie środki ostrożności były już takie początkowe, miały miejsce, ale no to jeszcze był taki początek początku, więc trochę bagatelizowaliśmy tą sprawę. I jakby mieliśmy wrażenie, że to nas nie dotyczy, więc no tak trochę niepoważnie do tego podchodziliśmy. Przynajmniej ja. Jak to się mówi, mądry Polak po szkodzie, to na szczęście za nami i duża nadzieja na to, że ta pandemia skończy się szybciej niż później. Myślę, że czas też na pierwsze pozdrowienia, bo widzę, że oglądają nas między innymi Julia Ślązek, którą gorąco pozdrawiamy, pozdrawiamy Wojtka Krząszcza i życzymy dużo zdrowia Wojtkowi. Trzymamy kciuki. Prezes Krzysztof Piotrowski, dobry wieczór. Tak, możesz też osobiście pozdrowić, bo widzę, że też śledzisz. Tak, pozdrawiam prezesa oczywiście gorąco. Mam nadzieję, że sytuacja ze sponsorami, ze wszystkim nie będzie taka trudna i wszystko pójdzie po myśli. Tomka Kurtykę, wszystkich znajomych z tenisa, Julka Ślązak, widzę, że jest. No pozdrawiam wszystkich, fajnie, że jesteście. Jak jesteśmy przy sprawach klubowych, to widzieliśmy na stronie klubowej Energii Manekin Toruń, że przedłużyłeś kontrakt. I to jest przedłużenie o rok? Czy zdecydowałeś się na dłuższą współpracę? Na razie jest to przedłużenie kontraktu o następny sezon. Tutaj mamy też kolejne pytanie od Marka Gudzelaka. Myślę, że po kolei polecimy. Trenujesz od wielu lat w Toruniu. Czy oprócz treningów w klubie odwiedzasz w celach treningowych inne ośrodki szkoleniowe, żeby potrenować z innymi zawodnikami i podnosić swoje umiejętności? No szczerze powiedziawszy, takiego czasu na trening w sezonie jest mało. Jest wiele startów, czy jest to liga, czy turniej Grand Prix, Mistrzostwa Polski, czy czasami turniej jakieś międzynarodowe, więc tego czasu na treningi jest naprawdę bardzo mało. I naprawdę nawet ciężko nam stacjonarnie w Toruniu znaleźć czas na taki ostrzejszy trening, gdzie mamy troszeczkę wolnego, gdzie ten trening może być bardziej jakby, no po prostu jakby trudniejszy, więc raczej nie korzystamy z pomocy innych ośrodków i raczej trenujemy stacjonarnie. No też myślę, że nie szukamy treningów jakby w innych grupach, no bo jesteśmy takim klubem, który daje nam możliwość rozwoju, który zapewnia nam trenera, który jest może nie zawsze na stałe, ale w miarę możliwości te 3-4 dni w tygodniu jest na miejscu i jest dla trenera Adama, jak dla tych kilku zawodników, nad którymi może się skupić i przeprowadzić taki trening zindywidualizowany. No więc raczej w sezonie rzadko kiedy gdzieś udajemy się
żeby trenować w innych miejscach, aczkolwiek jeśli gdzieś jedziemy, to prawdopodobnie i najczęściej są to zgrupowania kadry narodowej seniorów. No tak, ale jak jesteśmy już przy takich personaliach, no to w Toruniu jest też, myślę, dosyć ciekawa grupa treningowa, bo jest Tomek Kłopowski, jest Damian Wenderlich, którego też pozdrawiamy, trener Grzegorz Adamiak, przecież często on nie jest tylko trenerem, on też może być świetnym sparring partnerem, więc jest już czwórka takich zawodników, która spokojnie może sobie potrenować na poziomie, do tego młodzi zawodnicy plus ci bardziej doświadczeni, którzy powiedzmy na co dzień trenują w Toruniu. No tak, na pewno prezes o nas nie zapomniał i też myślę, że to dobrze o nim świadczy, że, no, że nie rzucił nam piłek z góry i powiedział: macie, grajcie, zapłacę wam pieniądze, grajcie w meczach, a jak sobie tam trenujecie, to wasza sprawa i jakby nie interesuje się tym, jak to wygląda, ale wręcz przeciwnie, bardzo tym żyje. I tak naprawdę dużo daje od siebie, żebyśmy się rozwijali, mimo tego, że no nie jesteśmy jakoś najmłodszymi zawodnikami, nie jesteśmy kadetami, juniorami, o których trzeba dbać. Jesteśmy seniorami, więc tak naprawdę często seniorzy w Polsce trenują sami, nie mają trenerów, ale no na szczęście nasz prezes dba o to, żebyśmy się ciągle rozwijali i tak naprawdę robi to dla nas, szczególnie dla mnie, dla Tomka Kłopowskiego, Damiana Wenderlicha. I fajnie, że właśnie zatrudnił i już długo pracujemy z trenerem Adamiakiem. No może niestety no, nie jest to praca jakby na stałe, bo nie ma takich na razie możliwości, ale te 3-4 dni w tygodniu trener Adamiak stara się być w Toruniu i wykonuje fajnie swoją pracę, trenujemy wtedy dużo dłużej i ciężej. Dużo gra z nami na piłki, bardzo dużo z nami rozmawia, nie tylko o tenisie, ale ogólnie tak o życiu. Także no nie tylko jest takim trenerem, ale jest takim naprawdę fajnym mentorem i takim facetem z klasą, z którym o wszystkim można porozmawiać i nie ma żadnych fochów, nie jest osobą, która jakoś się obraża albo muszę się zastanawiać, czy czegoś jej nie powiedzieć, bo jak coś powiem, to może się obrazi albo to wykorzysta przeciwko mnie. Jest fajnym jakby takim przyjacielem, mentorem, ma fajną wiedzę właśnie psychiczną na temat psychiki, ale no przede wszystkim myślę, że bardzo dobrze zna się na tenisie stołowym i myślę, że jest takim trochę niedocenianym trenerem w polskim tenisie stołowym. Ma ogromne możliwości i wiedzę, a trochę tak jakby mało zaistniał. No nie jest aż takim popularnym trenerem, a myślę, że naprawdę no ma fajną wiedzę. Trener Grzegorz Adamiak, którego pozdrawiamy, z pewnością młody duchem i ciałem, wszystko przed nim. Też nie zapominamy, w przyszłym sezonie dołączy do Was Przemek Walaszek z Dolit Białystok. Z tego co zrozumiałem, to też będzie w Waszej grupie treningowej, będzie na stałe w Toruniu. Tak, Przemek Walaszek odchodzi z Dolit Białystok i od września będzie reprezentował nasz klub. Będzie mieszkał na stałe w Toruniu, więc też fajny krok ze strony prezesa, że właśnie pomyślał o zawodniku, który będzie na pewno łapał punkty w kategorii młodzieżowców dla klubu i przede wszystkim pomyślał o tym, że będzie dodatkowy sparring partner dla naszej grupy. Fajnie, bo Przemek jest młody, leworęczny, z dobrym bardzo serwisem, więc na pewno taka dodatkowa osoba na takim poziomie sportowym się nam przyda i wzmocni tą grupę, no bo jest wszystko super, ale czasami brakuje takiej świeżej krwi i dodatkowego sparring partnera, no bo dużo trenuję po prostu ze sobą w tym takim ścisłym gronie i czasami jedyne, czego mi czasami brakuje, no to takiego dodatkowego sparring partnera, więc myślę, że na plus, mam nadzieję, że dla wszystkich będzie to, że Przemek Walaszek przyjdzie do Torunia i mam nadzieję, że też się odbije od września tak psychicznie i wynikowo i mam nadzieję, że wszystkim to zrobi na dobrze. Okej, że ten temat mamy za sobą. Kolejne pytania, Konrad. Czas biegnie, pytania się pojawiają, więc wrzucę teraz kilka, a jednocześnie już powiem wszystkim kibicom, którzy oglądają, kolegom Konrada, przyjaciołom, jeśli chcecie zadać jakieś pytanie,
komentarzu pod tym live'em z pewnością Konrad odpowie, a jeśli nie, to powie pomidor. Jedziemy dalej z pytaniami od kibiców. Studio tatuażu Karol Jankowski. Dlaczego nie masz tatuażu, a może masz w planach jakiś projekt? Pozdrawiamy. Pozdrawiam studio tatuażu. No nie mam żadnego tatuażu nigdzie i raczej nie uważam, żeby to się gdzieś tam zmieniło w przyszłości, ale nie neguję tego. Jakby myślę, że każdy ma prawo robić to, co chce na swoim ciele. Jeśli mu się to podoba, to jest dla mnie ok. Jeśli nie robi krzywdy jakimś innym osobom, trzecim, to nie uważam, żeby to było coś złego, ale jeśli chodzi o mnie, to nie mam tatuażu i nie uważam, żeby kiedyś mi się to po prostu zmieniło. Nie uważam, żeby to było mi jakoś potrzebne, że muszę to zrobić. Tym bardziej, że myślę o tym, że w przyszłości, jak będę starszy albo już po prostu stary, no to będzie to po prostu źle wyglądać. Okej, jedziemy dalej. W międzyczasie pozdrowienia dla szefa Lotu Superligi, dla pana Zbigniewa Leszczyńskiego, który też ogląda. Pozdrawiamy z Zamiedzy. Kolejne pytanie, Sylwia Sawina. Pytam, Konrad, jak się relaksujesz, jak ładujesz baterie przed zawodami na co dzień? Twój ulubiony rodzaj muzyki, najsmaczniejsze danie, recepta na optymizm w tym trudnym dla nas wszystkich czasie pandemii. To optymizm na teraz. No myślę, przede wszystkim receptą jest to, żeby włączyć sobie ten telewizor na informacje tak raz, dwa razy dziennie maksymalnie, żeby nie tkwić i nie słuchać tych negatywnych rzeczy, ale żeby mieć świadomość tego, co się dzieje na świecie, żeby troszeczkę zapomnieć o tym, co się dzieje na zewnątrz mieszkania, żeby zrobić coś dobrego dla siebie, pomyśleć pozytywnie, zadbać o siebie właśnie, czy słuchając muzyki, która myślę, że fajnie nastraja pozytywnie, czy przeczytać książkę, żeby trochę też pomyśleć o takim rozwoju mentalnym, czy po prostu zrobić coś pożytecznego, żeby po prostu po tej pandemii, gdy wyjdziemy z mieszkania, nie czuć, że przeleżałem w łóżku ten czas, że nic nie zrobiłem, że czuję się gorzej, że przytyłem i po prostu nie czuć się źle ze sobą, tylko coś zrobić fajnego dla siebie, żeby się poczuć dobrze. Jakiego rodzaju muzyki słucham? Ogólnie słucham no tak naprawdę wszystkiego, co wpadnie mi w ucho. Dla mnie ważne, żeby, nie wiem, piosenka czy muzyka miała to coś. Ale tak naprawdę myślę, że takim gatunkiem przewodnim u mnie, którego słucham i najbardziej mi się podoba, to jest hip-hop, rap czy trap. Polski, zagraniczny? Kiedyś bardziej zagraniczny, ale teraz bardzo mi się podoba polski i myślę, że już jest na takim fajnym poziomie, że no, nigdy wcześniej bym nie powiedział, ale teraz częściej słucham polskiego niż jakiegoś amerykańskiego. Konkrety, Konrad, autorzy. Autorzy. Moi ulubieni to lubię słuchać Jawsona, Chill Wagonu, no różnych naprawdę, bo któryś zawsze ten artysta czy raper ma jakąś fajną piosenkę, która mi się podoba, więc jakby skaczę po tych wykonawcach, ale no tak jakbym miał wybrać takich dwóch, no najbardziej lubię Jawsona i Chill Wagon. Okej, okay. Najsmaczniejsze danie? Najsmaczniejsze danie? Naleśniki pewnie, żeby być poprawnym. A, no tak, no tak. No to. A, uratowałem ci skórę. No, nie wiem, tylko naleśniki, na śniadanie, obiad i kolację. Ale bardziej tylko na słodko czy wytrawnie? No i na słodko, i jem najpierw na wytrawnego, później jem słodkiego, jem później deser w manekinie, więc manekin ogólnie. Ale tak naprawdę to chyba nie mam takiego ulubionego dania, które mógłbym mieć na okrągło, ale bardzo lubię makaron, lubię pizzę, lubię kurczaka, lubię barszcz czerwony z łóżkami, rosół. Naprawdę jest wiele dań, które lubię i to po prostu w zależności jem to, na co mam tego dnia po prostu najbardziej ochotę. Ale tak myślę, że jednego dania, które mógłbym mieć ciągle na okrągło, no to chyba nie mam, no bo to po prostu by się znudziło. A jakieś danie, którego w ogóle nie ruszysz, nie dotkniesz, nie posmakujesz, nie zjesz? No to chyba wątróbka. Okej.
No, chyba wątróbka. No, dużo jest takich rzeczy. No, nie, też ryb za bardzo nie lubię. Lubię takie po prostu białe ryby bez ości, typu jakieś dorsz, sola i tak dalej, ale już jakiegoś łososia i jakieś tam, no inne to też tak na ryby to tak uważam trochę. Okej, jedziemy dalej, a ja w międzyczasie mam pytanie do pani Sylwii Sawiny, czy to jest jakieś pokrewieństwo z pewnym znanym żużlowcem Robertem? Proszę odpowiedzieć w komentarzu albo w wiadomości prywatnej, bo to była taka ciekawostka. Żużlowiec znany w Toruniu, w Bydgoszczy, bardzo dobry zawodnik. Czekam na odpowiedź. Jedziemy dalej. Pan Kazimierz Marszałek pyta się o twój ulubiony gatunek filmu. Mój ulubiony gatunek filmu? Tak. Chyba też nie mam, bo w ogóle powiem szczerze, że rzadko oglądam filmy. Jak już oglądam film, to jest to taki świeży gdzieś tam, który jest taki wyhajpowany w mediach i taki znany, że wiem, że na pewno jak pójdę, to na pewno będzie super. No to na takie filmy chodzę, ale tak, żeby sobie włączyć sam film jakiś w internecie, to w ogóle nie mam czegoś takiego. Nie wiem, chyba będę taki nudny i dziecinny, ale zawsze lubię oglądać Harry'ego Pottera. I chyba... Czyli w tych czasach pandemii Netflixa raczej nie ruszasz? Może seriale jakieś? Nie, niekoniecznie widzę. Ogólnie nie mam Netflixa, nie oglądam. Też nie włączam sobie jakby seriali żadnych, ale moja dziewczyna bardzo lubi oglądać teraz na wspólnej, więc jak ona sobie włączy, to ja też bardzo chętnie obejrzę na wspólnej, bardzo lubię. Ale żeby sobie sam tak włączyć i żeby być takim zafiksowanym na tym punkcie, że muszę obejrzeć każdy odcinek, to też nie jestem. I też wiem, że ostatnio oglądała Pamiętniki Wampirów, to trochę też oglądałem, ale to trochę takie pogmatwane dla mnie było, bo nie oglądałem wszystkich odcinków. No więc myślę, że tak jak miał stawiać na serial, to na wspólnej, aczkolwiek no jakbym już musiał wybierać. A film to zawsze lubiłem Harry'ego Pottera, aczkolwiek jest naprawdę dużo filmów, które lubię, Szybcy i Wściekli. Ale takiego topowego też nie mam. Nie jestem jakiś taki filmowy. Okej. Następne pytanie i myślę, że tutaj możemy trochę dłużej się zatrzymać, bo pan Kazimierz Marszałek pyta. Wasz klub chce się bardzo wzmocnić zawodnikami z Azji. Co o tym sądzisz? Co o tym sądzę? No myślę, że bardzo fajnie, ale myślę, że to też ma jakby dwie strony medalu. No jakby ja nie jestem prezesem i to nie mi decydować o tym, kto będzie reprezentował nasz klub, bo nie wiem, jakie jakby prezes, miasto i tak dalej, wszyscy mają oczekiwania, sponsorzy. Wiadomo, im więcej pieniędzy, też jest większa szansa na lepszy wynik, lepszy zespół, taki światowy. No i to jest jakby kwestia klubu, czy chce po prostu być ekonomicznym, stawiać na polskich zawodników, na młodych i po prostu walczyć tylko ewentualnie o utrzymanie. No czy jakby wspomóc się finansowo i wtedy ściągając zawodników z Azji, no którzy, no nie oszukujmy się, robią robotę i tak naprawdę oni ciągną w górę drużynę w rankingu i bez nich naprawdę jest trudno tym topowym drużynom być na szczycie. No więc tak jak mówię, ogólnie myślę, że jeśli drużyna ma taką możliwość, no to na pewno fajnie. Ja mogę powiedzieć z doświadczenia, że jakby trenując z takimi zawodnikami, czy otaczając się takimi zawodnikami, działa to tylko na plus. Fajnie jest potrenować przed meczami, fajnie jest porozmawiać, zobaczyć jak oni się przygotowują, jakimi oni są w ogóle ludźmi przy stole, poza stołem. Więc na pewno fajne doświadczenie, które rozwija nas jako polskich zawodników. Ale tak jak mówię, też nie jestem za tym, żeby ściągać nie wiadomo kogo, nie wiadomo w jakich ilościach. Fajne jest to, jak drużyny dają szansę młodym polskim zawodnikom, żeby się rozwijali, bo poziom Superligi jest naprawdę wysoki i trudno tylko jakby polski skład, żeby sobie dobrze poradził. No ale tak jak mówię, no to jest jakby decyzja indywidualna klubu i nie mi to jakby podważać. Jest jak jest, prezes tak zadecydował. Ja się cieszę. Myślę, że nasz prezes jakby trzyma tą rękę na pulsie, ma tych zawodników z Azji, ale no tak jak widać nie zapomina o nas i mamy fajnych zawodników, ale no tak jak widać też prezes dba o to, żebyśmy my grali, żebyśmy my się ogrywali i żeby to wszystko było pod nas, więc to też na pewno fajnie o nim świadczy. Ja myślę, że możemy tutaj na chwilę się zatrzymać, bo
To był taki artykuł na stronie www.superliga.com.pl, gdzie prezes Piotrowski zdradził, że myśli o pozyskaniu 5 Azjatów. Natomiast warto ten artykuł przeczytać dokładnie i ze zrozumieniem, bo tam jest wyraźnie napisane, że 5 Azjatów nie oznacza, że tych 5 Azjatów będzie grało w jednym meczu, bo zabraniają tego przepisy. Ja mam wrażenie, że prezes Piotrowski bardziej myśli o tym, żeby jeden z Azjatów był liderem, a oprócz niego gra Konrad Kulpa, Tomasz Kotowski, Damian Wenderlich, ktoś z tej trójki. Więc myślę, no, że to jakby ciekawy pomysł, bo zdarzają się kluby z silnym zawodnikiem europejskim, z silnym Azjatą, z silnym Polakiem, natomiast tutaj byłby taki model 2 plus 1, czyli dwóch Polaków plus jeden zawodnik zagraniczny, bardzo ciekawy pomysł i myślę, że nie ma co wieszać psów na prezesie z Torunia, tylko dokładnie przeczytać ten artykuł i jakby wczuć się w to, co tam jest napisane, bo ja mam wrażenie, że chodzi o model właśnie, o którym wspomniałem, 2 plus 1. No tak, tak jak też powiedziałem wcześniej, mimo że gdzieś tam zawsze prezes z tyłu głowy no jakby myśli realistycznie i jakby z każdą możliwością no stawia się postawić klub, na czy będzie dobrze, czy nie, dlatego ściąga tych zawodników, żeby w razie czego, gdyby coś nie poszło, to zawsze ma dobrych, topowych zawodników, którzy przylecą i pomogą w razie czego. Więc fajnie, bo myśli tak przyszłościowo, no i się po prostu zabezpiecza. I mimo tego, że na przykład w tym sezonie mieliśmy trzech zawodników z Azji, no to nie było takich, no to nie było tak, że oni zawsze byli dostępni, że zawsze mogli przylecieć, bo gdy NG Pak Nam był potrzebny, to miał obóz w Chinach i nie było z nim kontaktu, nie miał telefonu, raz jeden zachoruje, tutaj komuś coś na lotnisku, coś tam nie wypali, więc tak naprawdę fajnie mieć też kilku zawodników z zagranicy, tak jak to robi prezes, mądrze, żeby właśnie w razie czegoś, gdy któryś z tych trzech, na przykład jak u nas w klubie, nie mógł przylecieć, to następny go zastępował. Też oni są zobowiązani swoją ligą, jakąś tam japońską, czy jakimiś swoimi rozgrywkami w kadrze, czy obozami. No więc fajnie jest to, że jakby prezes nie ładuje nie wiadomo jakich pieniędzy w tych zawodników, tylko mamy i super zawodników topowych, ale przede wszystkim nasz klub patrzy właśnie na zawodników polskich, żeby oni grali, żeby oni się rozwijali, żeby wszystko było pod nich. No więc myślę, że to fajnie po prostu świadczy o nim. Arinobu, Hirano czy Pak Nam? Który z tych zawodników zrobił na tobie największe wrażenie? I przy stole, i jako człowiek, jako osoba? No powiem szczerze, że jakby najmniejsze jakby miał wybierać, no to zrobił NG Pak Nam. No ale myślę, że dlatego, że był najmłodszy, taki, mimo że był bardzo, jest bardzo dobrym zawodnikiem, no to jednak było widać, że jest najmniej ograny z tej trójki. Widać, że albo za bardzo chciał się pokazać z dobrej strony, bo widać było, że jest trochę zestresowany, też grał na troszeczkę niższym poziomie niż potrafi, niż go widzieliśmy na YouTubie. Ale no tak naprawdę myślę, że jakbym miał wybrać tego najlepszego, no to myślę, że byłby to Arinobu. Ale tak naprawdę każdy z nich zaskoczył mnie tym, że naprawdę to w tym sezonie tych trzech zawodników, których mieliśmy z Azji, to byli zawodnicy mega z klasą, mega pokorni, którzy się zachowywali tak jakby po prostu, nie wiem, wychodzili maksymalnie z WTK-ów, bo nie było widać, że to jest jakaś czołówka światowa, że gdzieś tam chodzą z wysoko podniesioną głową, że patrzą na ciebie krzywo, że oczekują nie wiadomo czego od ciebie, a sami niewiele dadzą. No naprawdę bardzo skromni, bardzo pokorni. Gdybym nie widział jakby tabelki światowej i tego, jak grają przy stole, no to bym pomyślał, że no mogą zbyt wiele może nie pokazać, więc naprawdę tym mi chyba najbardziej zaimponowali, że to byli tacy prości zawodnicy, proste osoby, nie wywyższające się, mega, mega pokorni, naprawdę super z klasą.
No ale no, oczywiście jeśli chodzi o poziom sportowy, to wszyscy też no, na pewno super klasa, ale jakbym miał wybrać tego najlepszego, no to i na którego najlepiej mi się patrzyło, to chyba właśnie Arinobu. Trenowałem z nim, mega szybki zawodnik, z takim szybkim chyba jeszcze nie grałem, nie trenowałem, super sprawny fizycznie, no, no niczego im nie brakowało naprawdę, aż przyjemność mieć takich zawodników w drużynie, można naprawdę fajnie podpatrzeć i czegoś się nauczyć. Myślę, że tak jak zawsze mieliśmy trochę pecha w zawodnikach zagranicznych, tak myślę, że trochę los się teraz nas uśmiechnął i nam odwdzięczył się i prezesowi zesłał właśnie takich zawodników, no, do których nie można się przyczepić. Świetnie Japończycy zaprezentowali się w Lotto Superlize, bo Arinobu nie przegrał ani razu. Hirano miał chyba 5-2 bilans, świetnie niepokonany też był Japończyk z domu Kogori, czyli Yoshida. Asuka Machi przecież z Bydgoszczy, on więcej meczów przegrał, natomiast więcej razy występował i wszędzie jest gdzieś taki pogłos tego wszystkiego, że Japończycy to są właśnie zawodnicy z wielką klasą, którzy przychodzą na salę pierwsi, wychodzą ostatni, z którymi nie ma żadnych problemów, zawsze chętnie pomogą i widać, że słyszymy, że twoje słowa tylko to potwierdzają. Tak, tak, zdecydowanie. No Japończycy to jest na pewno taki kraj i z taką kulturą osobistą na bardzo wysokim poziomie. Naprawdę, aż miło było patrzeć i miło było w ogóle pomagać w razie, jak czegoś potrzebowali. Naprawdę, no aż chętnie im się pomagało, nie wiem, żeby przywieźć jedzenie, żeby zawieźć na trening, no bo no, no, ta osobista taka klasa, wychowanie i kultura była na bardzo wysokim poziomie, aczkolwiek no wcześniej mieliśmy Chińczyków i też znam wielu zawodników z Chin, którzy no, naprawdę są już różni. No i z Chińczykami trochę nigdy nie wiadomo, bywają naprawdę różni. My też nie do końca mieliśmy szczęście co do Chińczyków, nie tylko jeśli chodzi o poziom sportowy, ale również o jakby zachowanie i osobowości, ale no ci Japończycy myślę, że nam zrobili rekompensatę i naprawdę są mega. Mam nadzieję, że będą jak najdłużej w klubie, bo to przyjemność w ogóle otaczać się w gronie takich zawodników i ludzi. W międzyczasie pozdrawiamy Artura Grele, Kamila Tomaszuka, Pawła Table Tennis, gorąco pozdrawiamy pana Tomasza Godlewskiego, pozdrawiamy także Piotrka Chodorskiego z Fibrain AZS Politechniki Rzeszów i Macieja Kubika. Dobrze, jedziemy dalej w takim razie, bo jest trochę tych pytań. Mateusz Celiński, w jakim wieku zacząłeś grać w tenisa? Czy miałeś jakieś sukcesy w turniejach w młodym wieku? No ty nadal jesteś młody, to wszystko przed tobą, ale kiedy zacząłeś grać? Kurde, już to było tak dawno, że nie pamiętam, kiedy zacząłem grać w tenisa. No na pewno już grałem w młodzikach, to na pewno. Myślę, że to było gdzieś w Wrzakach. Takie pierwsze moje styczności z tenisem stołowym. A jeśli chodzi o sukcesy w młodym wieku, no to jak zaczynałem tutaj w Lublinie swoją przygodę z tenisem stołowym, no to tych jakby sukcesów było dużo i szybko jakby robiłem postępy i miałem szybko pierwsze sukcesy, ale to były sukcesy takie na miarę mistrz Lublina, mistrz tam województwa, tam WTK i tak dalej, gdzieś tam w województwie albo ewentualnie jakieś takie półfinały, że tam chyba 3-4 województwa były razem grały, no to na takich turniejach miałem jakieś tam osiągnięcia i tam byłem w czołówce topowy, ale w Polsce jeszcze wtedy się w ogóle nie liczyłem. Zacząłem liczyć się w Polsce w kadetach, jeszcze przepraszam, w młodzikach byłem na chyba trzecim Grand Prix, ale albo wyszedłem z grupy i od razu przegrałem gdzieś tam w tych barażach, bo jeszcze wtedy były, albo nawet nie wyszedłem z grupy, już nie pamiętam, ale się nie liczyłem wtedy w Polsce, ale w kadetach już jak najbardziej zacząłem gryźć tą czołówkę. Wchodziłem gdzieś tam do 16 na początku i wygrałem, pierwszym takim moim sukcesem było wygranie trzeciego Grand Prix Polski kadetów. Później wygrałem Mistrzostwo Polski kadetów w singlu, chyba byłem drugi w deblu, albo nawet pierwszy w deblu, w miksie chyba zdobyłem brąz.
No i się tak naprawdę zaczęło. Później zdobyłem Mistrzostwo Polski w juniorach, w młodzieżowcach i w deblach, i w mixtach. Też miałem różne medale w tych kategoriach. I później zdobyłem Wicemistrzostwo Polski seniorów. Także tak naprawdę takie w Polsce sukcesy, które miałem, no to od kadeta się zaczęło. A co spowodowało, że pierwszy raz pojawiłeś się przy stole? Czy ktoś był u was w szkole, czy grałeś na WF-ie, czy ktoś z rodziny cię zaprowadził, przyjaciel, przyjaciółka? Zdradź nam trochę tej kuchni. Zacząłem grać w tenisa stołowego w szkole. Na przerwach pomiędzy lekcjami zawsze z kolegami szliśmy na korytarz. Tam był przy sali od WF-u rozstawiony stół do tenisa stołowego. I zawsze pomiędzy lekcjami chodziliśmy grać w tego przysłowiowego biegańca. I jakoś tak mi się to spodobało. Myślę, że też dlatego mi się to podobało, bo często byłem w tym takim finale. I moim atutem było to, że w ogóle prawie się nie myliłem i grałem bezpiecznie zawsze na stół. I często właśnie byłem w tym finale i chyba dlatego mi się to spodobało, że byłem lepszy od swoich rówieśników w jakiejś dyscyplinie po prostu. I często właśnie grałem w tenisa, podobało mi się to, aż któregoś razu podszedłem do rodziców i po prostu zapytałem i oznajmiłem, że chciałbym, żeby poszli i zaprowadzili mnie do profesjonalnego klubu tenisa stołowego. No i odwiedziłem klub tenisa stołowego i tam zacząłem po prostu przygodę z bardziej profesjonalnym tenisem stołowym. Okej, to mamy wszystko jasne. Pozdrawiamy Marka Badowskiego. Marek, szykuj się, bo niedługo do ciebie też zadzwonię. Także zobacz, jak to wszystko wygląda, bo myślę, że też kibice będą ciekawi, jak to wygląda u ciebie. Jedziemy dalej. Lotto Zależ Gwiazda Bydgoszcz. Czy mógłbyś reprezentować barwy derbowych rywali Lotto Zależ Gwiazdy lub ASTS Olimpii Unii Grudziądz? Czy były jakieś telefony, Konrad? Szczerze. O kurde, jakie pytania ostre już wjeżdżają. Prezesi nie. Oglądają. No właśnie, muszę zobaczyć, czy prezes ogląda, czy mogę mówić. Jeden i drugi. O kurde. Dobra. Nie, no powiem szczerze, że propozycje gdzieś tam padały, ale no powiem szczerze, że no skoro nie zmieniłem klubu, to nie były to na tyle atrakcyjne propozycje, żebym po prostu podjął się zmiany. No ja też jestem takim zawodnikiem, który gra jak niewielu w jednym klubie od wielu lat. Myślę, że około 7-8 lat gram dla Torunia. No i gdyby coś było nie tak, gdyby coś mi nie pasowało, no to po prostu na pewno bym nie grał w tym klubie tyle czasu, więc myślę, że to też fajnie świadczy i o mnie, i o klubie. No i też jakby gdybym miał zmieniać klub, no to tak jak mówię, musiałoby to być naprawdę lepsze dużo warunki, no bo tak naprawdę jestem tutaj już znanym zawodnikiem, jestem bardzo zżyty z kibicami, właśnie z prezesem, z drużyną, z zawodnikami, którzy też już grają od lat w tym klubie, z trenerem, no jakby z całą otoczką klubu, z miastem i tak dalej, no z kibicami się bardzo zżyłem już z tą halą i na pewno mam ogromny sentyment do tego klubu i myślę, że jakby nie widzę potrzeby zmiany, bo klub jakby zapewnia mi wszystko, co jest mi potrzebne i prezes o nas dba, żeby był trener, no rozmawia z nami, czego nam brakuje i tak dalej, więc wiadomo, jak to w życiu nie jest czasami kolorowo i każdy gdzieś tam popełnia błędy, czasami coś tam ja zrobię nie tak, czasami coś ze strony klubu bywa po prostu nie tak, no ale takie jest życie, no nie da się jakby temu zapobiec i przez tyle lat wiadomo, że bywało różnie, ale no myślę, że to jest normalne i jakby też były takie sezony, gdzie nie grałem jakoś najlepiej i nigdy mi się nie spotkało, no nie spotkałem się z taką sytuacją, gdzie prezes mnie wziął gdzieś tam na bok i powiedział, no że sorry Kulpi, ale dla ciebie nie ma miejsca w następnym sezonie. Zawsze dawał mi bardzo jakby duży kredyt zaufania. No i zawsze gdzieś tam, zawsze czy ja, czy Tomek Kotowski, czy Damian Wenderlich, to byliśmy jakby na pierwszym miejscu w głowie i gdy budował skład, to na pewno gdzieś tam my przodowaliśmy, więc no to na pewno też szacunek się należy. No więc ja jako, że staram się być lojalny, no to na pewno bym za takie same warunki nie zmienił klubu,
No ale tak jak mówię, no bywa różnie w życiu, nie wiadomo, może któregoś dnia prezes powie sorry, Kulpi, ale już nam się znudziłeś, albo po prostu no chcemy jakiejś świeżości, też no, chcemy tobie dać szansę, żebyś się sprawdził w innym klubie, na innym polu. No i tak jakby to jest życie, nie wykluczam żadnego ze scenariuszy, nie wiadomo jak to będzie w życiu. I tak jak mówię, no nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby zmienić kiedyś klub, no jakby to jest życie i nie wiadomo jak to będzie, ale no jak na razie dogadujemy się super, ta współpraca myślę, że przez tyle lat owocuje, zdobywamy sukcesy, jakby staramy się z obu stron, żeby to dobrze wyglądało, mam duży sentyment, więc no naprawdę ta oferta musiałaby czymś mnie takim skusić, żebym tak się zastanawiał. Okej, okay, a bardziej by Cię skusiła oferta z polskiego klubu czy z zagranicznego? Jeżeli z zagranicznego, to z Niemiec, z Francji? No powiem szczerze, no na pewno jakby no głupotą by było, gdybym zmienił klub na taki, który gra jakby na poziomie niższym niż polska Superliga, no bo jakby grając tutaj, no to po co mam zmieniać na coś słabszego? No nie wiem, musiałby to być poziom przynajmniej tak jak Superliga, żeby to miało sens, większe pieniądze i na pewno jakiś też możliwość rozwoju dalszego, no bo to też jest bardzo istotne, bo co z tego, że pójdę tam na rok do fajnego klubu, gdzie tak naprawdę nie będę miał zapewnionego treningu i później nie wiadomo tak naprawdę jak dalej potoczy się moja kariera, więc naprawdę dużo czynników ma wpływ na to, w jakim klubie gram. Ale na pewno na to patrzę, no to na możliwość dalszego rozwoju, na to, żeby był trener, sparing partnerzy. Oczywiście nie ma co się oszukiwać, też pieniądze jakby też są istotne. Ale no tak jak mówię, no żebym zmienił klub, no to musiało się to coś naprawdę posypać. Nie wiadomo, że któregoś dnia odpukać w niemalowane Toruń nie będzie miał klubu sportowego. Ale no tak jak mówię, no zawsze prezes dawał mi duży kredyt zaufania i bywało różnie i z moją formą i tak dalej. Także no ja też znamy się tyle lat, więc ja też staram się być lojalny i raczej bym takiego numeru nie zrobił. Ale no tak jak mówię, no nie wiadomo jak życie, co życie pokaże, tak trzeba zawsze być przygotowanym na różne ewentualności. No gram tyle lat w tym klubie, więc też myślę, że to o czymś świadczy. A tak jak będzie dalej, to zobaczymy. Ja żadnego klubu jakby nie wykluczam. Nie nastawiam się. Co ma być, to będzie jakby... przyjdzie czas, będzie rada. To jest takie ciekawe pytanie, które padło podczas naszego live chata od pana Krzysztofa. Konrad, jak myślisz, czy obecna sytuacja związana z COVID-19 będzie miała wpływ na przyszłe rozgrywki Superligi? A z drugie pytanie, czy myślisz, że pandemia wpłynie na wasze przyszłe kontrakty? No, na twój kontrakt nie wpłynie, bo już jest podpisany. Natomiast jak myślisz, czy wpłynie na przyszłe rozgrywki, czyli na ten sezon 2020-2021? No tutaj są, Konrad, takie rzeczy, że podpisujemy na przykład kontrakty z zawodnikami z Europy, z Azji, a na przykład granice będą zamknięte, powiedzmy, nie wiem, do grudnia, tak? No to są taka, może być proza życia codziennego. Oczywiście, jakby no tutaj... Ciężko coś tutaj wróżyć, bo tak naprawdę to jest nowa sytuacja dla nas. Nie wiemy, jak ten wirus się w ogóle zachowuje, czy on wróci, czy on tak szybko jakby zginie już na dobre, czy tak samo jak długo on się rozwija, tak samo długo jakby będzie miał tą tendencję spadkową. No tak naprawdę to jest nowe i tego chyba nikt nie wie, jak to długo będzie trwało. Myślę, że na pewno wpływ będzie miało to, jak my do tego podejdziemy, jak rozważnie po prostu będziemy się kierować tymi wytycznymi, które rząd nam dał, żeby jednak zostać w domu, żeby nie kusić los na to, żeby zostać zakażonym, ale również, żeby też nie zakażać, bo tak naprawdę my możemy czuć się świetnie, nie czuć żadnych dolegliwości, ale możemy zarażać, więc no, nie można tego bagatelizować, ale tak jaki to będzie miało wpływ na rozgrywki, no to nie wiem, no już ma na pewno jakieś negatywne, no bo nie trenujemy, nie możemy szlifować formy, nie możemy się na razie za bardzo rozwijać. Olimpiada będzie przeniesiona w czasie, więc no też jakieś tam to jest na pewno utrudnienie.
liga jest zakończona, nie wiadomo co z kontraktami, co z pieniędzmi, czy zostaną wypłacone, bo tak naprawdę nie gramy, więc nie reprezentujemy klubu, sponsorów, więc tak naprawdę wszystko jest znakiem zapytania. No na pewno to wpłynie na minus, z tego względu, że po pierwsze nie trenujemy, po drugie wszystko jest przeniesione w czasie, a no i czy mistrzostwa polskich młodzieżowców, czy no inne zawody, które miały się odbyć, się nie odbyły, są przesunięte w czasie i nie wiem, czy później będzie natłok tego i robione wszystko, żeby po prostu, żeby się odbyło, czy no tak naprawdę to jest tak nowe, że nie wiadomo jak to dalej będzie, też nie chcę się mądrzyć, bo po prostu nie wiem, ale no myślę, że to nie ułatwia harmonogramu imprez i no nie ułatwia niczemu. Pozdrawiamy Krzysztofa Stamirowskiego z Zielonej Góry, naszego nowego Beniaminka, lot Superligi. Jeszcze jedno pytanie od pana Krzysztofa. Gdzie obecnie robisz fryzurę? Obecnie właśnie w ogóle nie robię fryzury. Niestety nie zdążyłem pójść do fryzjera przed pandemią. Już miałem długie włosy przed, a teraz to już w ogóle mam mega długie włosy i się mega źle z tym czuję. Ale no co mogę zrobić? No, no nic nie zrobię. No to nie jest najistotniejsze w tym momencie moja fryzura. No długo nie byłem u fryzjera, tak powiem. Tak, na tym czacie, w tych komentarzach pod tym postem, pod live'em nie boimy się żadnych pytań. Jeżeli nie będziemy chcieli odpowiedzieć, to odpowiadamy pomidor. Wróćmy jeszcze na początek sezonu, Konrad. Bardzo podobał mi się twój początek sezonu, bo zacząłeś bardzo mocno, efektownie i efektywnie, bo ty na początku, jak sobie przyjrzałem statystyki, ty wygrałeś na początek z Patrykiem Chojnowskim, wygrałeś z Wankianianem, miałeś tam jeszcze kogoś na rozkładzie z takich mocniejszych rzeczy. Generalnie początek twój był bardzo mocny i bardzo tak zapowiadało się to ciekawie. Dobrze wyglądałeś na początku też w Grand Prix. I tak zastanawiam się, czy coś się zacięło potem, czy rywale zaczęli gonić z formą, a ty się idealnie wstrzeliłeś, a może były jakieś rzeczy, o których my nie wiemy? No na pewno początek sezonu był wyśmienity. Ograłem wielu zawodników bardzo dobrych, i polskich, i zagranicznych. Na pewno byłem dobrze przygotowany do tego sezonu. Bardzo dobrze przepracowałem okres wakacji, byłem na obozach kadry seniorów. Także no na pewno byłem głodny gry i chciałem się pokazać z jak najlepszej strony. Byłem fajnie zmotywowany. Myślę, że później troszeczkę przyszło już to zmęczenie i brakowało świeżości. No aczkolwiek myślę, że to nie jest wymówka, bo tak naprawdę każdy gra mniej więcej tyle samo i każdemu przychodzi ten okres zmęczenia i gdzieś tam przetrenowania, czy gdzie ma po prostu za dużo tego już tenisa stołowego i już brakuje tej świeżości. No trudno powiedzieć, tak naprawdę czynników jest mnóstwo i gdybym wiedział, to na pewno bym nie dopuścił do tego, żeby przegrywać pojedynki. No ale na pewno to czułem, to że gdzieś w połowie sezonu jestem już trochę zmęczony i brakuje mi świeżości. Ale no sezon uważam za udany, początek świetny. Cały sezon w rozgrywkach ogólnopolskich, właśnie cyklu Grand Prix, świetnie. Naprawdę już od kilku dobrych turniejów Grand Prix nie wypadłem z czwórki. W tym sezonie chyba byłem jeden, wygrałem turniej z cyklu Grand Prix, w jednym byłem 3-4, w jednym chyba drugi. No więc zawsze w tej czwórce się kręciłem. Po sezonie jestem pierwszym zawodnikiem w rankingu ogólnopolskim, więc myślę, że sezon na plus. Nie ma co rozpamiętywać tego, co było złego w drugiej kolejce. Też na pewno nie ułatwiało mi to gry, że często grałem na pozycji numer 2 i mierzyłem się z jedynkami i miałem kilka takich gier, gdzie przegrałem 3-2. Kilka partii miałem takich, gdzie prowadziłem 2-0 i przegrywałem 3-2, więc też jak kilka porażek się wkradło, to na pewno psychicznie troszeczkę też dostałem w głowę i myślałem gdzieś o tym wyniku, no mimo że to było trochę błędne, bo no, przegrywałem z bardzo dobrymi zawodnikami. No to jednak dla mnie to była porażka i ten bilans gdzieś tam spadał, chciałem się odkuć. I często myślałem, wychodząc później po tych porażkach do stołu, o po prostu zwycięstwie i o wyniku, a nie o dobrej grze, żeby grać po prostu piłka po piłce. I myślę, że mnie to po prostu trochę gubiło, trochę właśnie głowa i to, że po prostu
było, wkradło się kilka porażek, ale walczyłem z tym. Dużo też właśnie z trenerem o tym rozmawiałem, starał się mnie też nakierować. Udało się to opanować, całe szczęście, wszystko wróciło do normy. Fajnie na koniec sezonu złoto z Tomkiem Kotowskim w Debla, więc myślę, że sezon był fajny. Jak jesteśmy przy Mistrzostwach Polski, Piotr Nykiel, co się stało w meczu z Maćkiem Kubikiem na Mistrzostwach Polski? Chodzi pewnie o singla. Ja nie pamiętam, jaki był wynik. Co się stało? No przegrałem z Maćkiem Kubikiem 4-3 w ćwierćfinale. Graliśmy o medal. No co, no gra była nerwowa, dużo było emocji. I nie tylko też tylko z tego względu, że graliśmy o medal, więc wiadomo, emocje są podwójne, ale też przed meczem troszeczkę kłótnie z sędziami, w czasie meczu kłótnie z sędziami i z rywalem i z trenerami, takich niepotrzebnych, negatywnych emocji i dużo stresu się wkradło, ale co, no było, minęło, muszę uznać jakby wyższość na tamtą chwilę Maćka Kubika, gratuluję mu. I tyle. Na pewno gdzieś tam miałem dosyć, bo chciałem zdobyć medal, chciałem zagrać jak najlepiej. Ja jechałem tam, żeby po prostu wygrać. Myślę, że jak każdy, który jechał na ten turniej. No niestety przegrałem o medal z Maćkiem Kubikiem. Wtedy na tamtą chwilę na pewno czułem niedosyt i no i gdzieś tam żałowałem, bo losowanie nie było najtrudniejsze na pewno. Ale no Maciek mnie pokonał, zagrał lepiej i tyle. I gdzieś tam na pewno jeszcze dzień w tych, kiedy przegrałem z Maćkiem, to gdzieś tam na pewno przeżywałem i rozmyślałem, a później biorę to wszystko z dystansem i to jest jakby historia i wspomnienie i tak miało być. Ale odkułeś się w turnieju deblowym, a na pewno na rewanż z Maciejem Kubikiem będzie jeszcze sposobność. Ping-pong z Łotoria, jak sobie radzisz z jedzeniem? Czy podjadasz coś z lodówki? Nie, właśnie nie. Ogólnie myślałem, że jak będę jakby w domu, to będę też zajadał nudę i będę jadł z nudów, ale na szczęście tak nie mam. Jem regularnie jakby w tych porach, w których powinienem jeść. No też tak naprawdę zwracam uwagę na to, co jem i jak się odżywiam, bo myślę, że to ma wpływ na samopoczucie, na wygląd, no na wszystko tak naprawdę, na to, jak się czujemy przy stole i nie tylko, też w takim normalnym życiu. To jest nasze paliwo, więc już od naprawdę bardzo długiego okresu odżywiam się, no myślę, że bardzo zdrowo. Patrzę na to, co jem. Nie jem jakby świństw, staram się nie jeść w ogóle słodyczy. No okazjonalnie, wiadomo, coś tam zjem. Też trzeba mieć balans w życiu i jakby no też trzeba czasami się nagradzać i jakby wszystko jest dla ludzi, ale trzeba po prostu wiedzieć, kiedy można coś zjeść niedobrego i tak dalej. Ja też myślę, że też u mnie troszeczkę psychika i dużo głowa robi w tym zakresie, bo tylko jak zjem coś niezdrowego i tak dalej, to zaczynam się gorzej czuć, już o tym rozmyślam, że tu będę wolniejszy, coś tam, więc myślę, że psychosomatyka też bardzo odgrywa dużą rolę u mnie. No więc tak jak mówię, ja też jestem na co dzień na diecie pudełkowej, więc raczej mam zbilansowaną, zdrową dietę. Więc patrzę na to, co jem, ale w tym okresie jakby nudy i roztrenowania nie jem, myślę, że więcej, ani tym bardziej nie jem czegoś niefajnego. Tutaj Rafał Utylski z Energii Manekina opisuje, że dieta pudełkowa, na deser pewnie lody. Tak, ale tylko z manekina, bo one nie mają kalorii. Okej, dobrze. No. Sylwia Sowina, jakie zwierzaki najbardziej lubisz? Ogólnie chciałbym mieć bardzo psa, Golden Retrievera, ale no jakby wiem, że wiąże się to z wielką odpowiedzialnością i jakby przy moim trybie życia jest to jakby awykonalne i po prostu bez sensu. Na tym cierpiałby tylko zwierzak, bo tak naprawdę ciągle mnie nie ma w domu, gdzieś tam wyjeżdżam, trenuję i tak dalej. Jakby moja dziewczyna też pracuje bardzo dużo, też jej bardzo dużo nie ma. I jakby raczej skupiamy się na swojej karierze i no nie jesteśmy typami jakichś tam domowników i no jakby nasze prace są takie, że no nie siedzimy w domu, nie pracujemy z domu i nie możemy sobie pozwolić po prostu na zwierzaka, ale może jak będę kiedyś starszy, będę już po prostu taki bardziej stabilny, że tak powiem, i będę więcej w domu, to może kiedyś,
ale no chciałbym mieć bardzo psa, właśnie Golden Retrievera mi się podoba, szczególnie takie małe jeszcze jak są, ale no to jest odpowiedzialność i jakby no nie podejmę się jej, bo na pewno na tym by ucierpiał pies, a to jakby nie jest zabawka. I tyle. Okej, witamy Marka Gudzelaka, witamy Podkarpacie, witamy Kubę Witkowskiego i Przemka Walaszka. I Marek Gudzelak pyta, kto według ciebie do tej pory był największą gwiazdą Superligi? Ja tylko dopowiem, że Konrad Kulpa występuje w Lotto Superlidze od 2013 roku. Grałeś też przecież w Lidze Mistrzów w toruńskim zespole, w barwach toruńskiego zespołu. Grasz i grałeś w Superlidze. Dlatego możesz no, cofnąć się do 2013, na spokojnie sobie pomyśl i chociaż takie top 3 zawodników takich wybitnych, którzy grali w Superlidze. No na pewno dodam do tej trójki Arinobu. No pewnie też dlatego z tego względu, że był w naszym klubie, jakby no, głupio by było go nie dodać. Mam sentyment na pewno. No, pokazał się ze świetnej strony i chciałbym właśnie zobaczyć go z takimi top zawodnikami. Podobno w tym sezonie ograł Pitchforda i Mizutaniego w lidze japońskiej, więc chciałbym na żywo zobaczyć te pojedynki. A innych? No na pewno w Działdowie no, Chińczyk, który gra nie, jak on się nazywał? Zishihao? To z Działdowa, tak. Tak, to no jest Shihao, z Hongkongu mamy rakietę numer 7, tylko to był Hongkong, no ale to nie chodzi ci pewnie o niego, tylko chodzi ci o Wei Shihao. No na pewno byłby to topowymi zawodnikami byli Arinobu, Wei Shihao, obrońca z Jarosławia, Houyin Chao. No naprawdę wielu było. No, myślę, że bardzo dużo zawodników jest na podobnym poziomie i na pewno kogoś tam pominąłem, ale tak na takich, ci co jakby świeżo byli w Superlidze, to jest na pewno taka fajna trójka. Aczkolwiek pewnie byli lepsi, tylko na tą chwilę nic mi nie przychodzi do głowy. Następnym razem poproszę cię o listę, o takie top 10. Dalej Rafał Utylski dopytuje, zwycięstwo z jakim zawodnikiem jest dla ciebie najcenniejsze? Chyba wygrana w lidze z zawodnikiem z Korei, Oh Sang-em. To na pewno. Wtedy grał w Bogorii Grodzisk Mazowiecki. Pamiętam, graliśmy u siebie w Superlidze i wtedy udało mi się go pokonać 3-2. No to nie lada wyczyn. Świetny zawodnik. Przechodzimy powoli do przyszłego sezonu. Wiemy, że zmieniacie halę. Graliście, trenowaliście na Międzymurzu, graliście przy ulicy Dana, mieście super, chyba największą halę, ale tak jak wspomniałeś podczas naszej rozmowy, była to taka hala, którą traktowaliście jako wyjazdową, bo rzadko tam trenowaliście, nie czuliście się jak u siebie, a teraz będziecie mieli coś własnego, gdzie będziecie trenowali, gdzie będzie dużo stołów i gdzie będziecie grali mecze Lotto Superligi. Czy możesz zdradzić coś więcej? No tak, z tego co wiem od prezesa, to prawdopodobnie od 1 czerwca przenosimy się i opuszczamy halę na Międzymurzu. Jeśli ktoś zna Toruń albo jest z Torunia, to ta hala będzie się znajdowała niedaleko Galerii Plaza. Będzie to hala prawdopodobnie, z tego co słyszałem, 2 razy większa od tej, na której trenowaliśmy. Będziemy mieli stoły do dyspozycji 24 godziny na dobę. Nie będziemy musieli składać stołu, więc duży plus. Hala będzie 2 razy większa, ale chyba to już mówiłem. Ale nie będzie to hala tylko jakby dla tenisa stołowego, bo z tego co wiem, są też tam inne dyscypliny. No chyba boks i jakieś inne, ale już nie pamiętam. Każda ma jakby swoją oddzielną halkę, czy są przedzielone parawanem. Nigdy tam nie byłem, byłem tylko z zewnątrz, widziałem tą halę. Jest to hala jakby trochę taka położona w takim osiedlu mieszkań. Będziesz miał bliżej do tej hali?
Tak samo, Tak tak samo, samo. okej. Tak samo. Myślę, że to jest nawet może identyczna odległość. Myślę, że autem będę jechał około, nie wiem, no około 10, max 15 minut. Myślę, że w granicach 12 minut jadę na halę. Często jeżdżę też hulajnogą na treningi. O, taka ciekawostka. Pan Tomasz Modlewski pyta się, który pojedynek utknął ci w pamięci? Wiemy, że to zwycięstwo z Ochem było cenne, ale może jakiś inny pojedynek został ci w głowie albo pojedynki? Ojej, to trudne pytanie, bo tak naprawdę każdy taki ważniejszy pojedynek zostaje w pamięci i każdy na tą daną chwilę jest tym jakby najważniejszym, najcenniejszym i każde takie zwycięstwo buduje nas jako sportowca i jako człowieka, nasz charakter, osobowość. No wiele było takich, no kurczę, każde jakby mistrzostwo Polski zdobyte, czyli na pewno taki sentyment, to pierwsze zwycięstwo i zdobycie mistrzostwa Polski kadetów indywidualnie, no to pamiętam, cieszyłem się bardzo. Pamiętam, cieszyłem się bardzo, jak wyszedłem w ogóle z WTP-u na pierwsze Grand Prix młodzików, to skakałem po łóżku. No, jak mówię, każde zwycięstwo, kiedy zdobyłem mistrzostwo Polski w singlu, czyli w kadetach, juniorach, młodzieżowcach, no to na pewno było czymś, co no, zapamiętam do końca życia. Wicemistrzostwo Polski seniorów na pewno pamiętam. Mistrzostwo Polski w deblu seniorów czy w miksie też super przeżycie. No tak naprawdę wiele, wiele, wiele też nie zapomnę. Na pewno takim innym turniejem były kwalifikacje do Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich, które tak naprawdę grałem ich wiele i gdzieś tam nie mogłem wyjść z tych kwalifikacji, ale i były, pamiętam, ostatnie kwalifikacje we Włoszech i gdybym po prostu nie wykorzystał tej szansy, to już by była lipa i nici z Olimpiady Młodzieżowej w Singapurze. No i pamiętam właśnie, kiedy grałem ostatnią kwalifikację właśnie do tych Igrzysk Młodzieżowych we Włoszech, zdobyłem tą kwalifikację i pamiętam pojedynek właśnie, w którym zwyciężyłem i pamiętam wtedy, kiedy zdobyłem właśnie ostatnią piłeczkę, to no ciężko to opisać. Myślę, że ktoś, kto gra w tenisa i kiedyś po prostu wygrał coś fajnego dla siebie, to wie, co to znaczy. Na pewno fajne przeżycie, też uczestnictwo właśnie w Olimpiadzie Młodzieży. Ja tylko miałem na takiej olimpiadzie przyjemność uczestniczyć. Na pewno fajne przeżycie. No każde takie mój sukces na wyższym poziomie znaczący cieszył równie fajnie. Myślę, że nie ma jakiegoś mojego ulubionego. Zostajemy w tym klimacie, bo prezes Piotrowski ma pytanie, jak ci się grało w Lidze Mistrzów z Timo Bollem, a z tego co wiem, to Timo Boll jest twoim idolem. Tak, co powiesz na temat tego pojedynku? Fajne pytanie. Ogólnie bardzo lubię Timo Bolla jako zawodnika, lubię jak gra, chociaż dla mnie jest takim ewenementem, bo jakby od wielu lat jest na topie, ale też jakby jest trochę już starszym zawodnikiem, a wcześniej grało się inaczej. Teraz zupełnie inny jakby tenis, inne piłki, innym stylem się gra. Dużo otwiera się właśnie bananem, ta gra jest bardzo ofensywna, on już też nie jest najmłodszy, nie ma co się oszukiwać, a nadal jakby nie zmieniając swojego stylu gry za bardzo, no jest jakby teoretycznie nie do pokonania, tak? No, Azjaci go pokonują, tylko Chińczycy, ale jest jakby topowym zawodnikiem w Europie i na świecie, więc na pewno wielki szacunek trzymania formy na takim poziomie przez tyle lat. Na pewno imponuje mi to w nim, że jest, lubię oglądać w ogóle jego wywiady, to jak się zachowuje po meczu, w czasie. No, lubię słuchać, jak się wypowiada. Po prostu widać, że to jest gość z klasą, mega skromny, poukładany zawodnik. I co? Aha, jak mi się z nim grało? No, powiem szczerze, że jak się dowiedziałem, że będę grał przeciwko niemu, to czułem taką radość i jakby nie miałem wcześniej takich emocji, bo już grałem jakby z różnymi dobrymi zawodnikami i byłem jakby już na takim poziomie, że jakby nie powinno mnie to jakoś emocjonalnie podnosić, że gram z Timo Bollem i nie powinienem się cieszyć jak dziecko, ale trochę miałem takie emocje, ale starałem się po prostu tak nie myśleć, bo chciałem zagrać jak najlepiej.
żeby nie wyjść tylko i zagrać i dostać baty, nie wiem, do zera, czy tam, że gładko i odejść i cieszyć się, że grałem z Team Obolem, tylko po prostu chciałem się zmierzyć z nim, grając na swoim normalnym poziomie. I pamiętam już w czasie rozgrzewki, nigdy nie miałem takiego uczucia, bo gdy graliśmy pół volley, to po prostu od niego tak wolno leciała piłka, no że w ogóle jakby nie dawał w ogóle zero energii od siebie i nawet ludzie, no nie wiem, na dużo gorszym jakby poziomie grają mocniej i to było takie aż za wolne i czułem się troszkę dziwnie, bo ta piłka w ogóle nie była w tempo. Jak grał topspin, to sobie grał po prostu tak na luzie, oczywiście była jakość, ale wszystko jakby do zblokowania, do odegrania. I w czasie meczu, no wiadomo, przegrałem w 3-0, jakby tutaj jakby różnica poziomów jest duża, ale nie czułem czegoś takiego, że jakby no żadnych jakby szans nie mam. Wiadomo, gdzieś tam w którymś momencie seta gdzieś tam mi uciekał i zdobywał punkty takimi niuansami, gdzieś tam serwem, odbiorem mnie zaskoczył, tym, że w ogóle praktycznie nie popełnia błędów, ma spokój. No i widać, że to jest wszystko na najwyższym poziomie. Na pewno zaskoczył mnie tym, że nie spodziewałem się, że ma aż tak dobry serwis. W telewizji jakby to wygląda na serwis, który jakby wiem mniej więcej co leci, jakby nie powinien mieć większego problemu z odbiorem, ale jest naprawdę bardzo zróżnicowany w różne miejsca na stole. Tym samym ruchem potrafi zaserwować, nie wiem, krótko do backhandu oraz szybko do forehandu. No trafia w linię. I pamiętam, zaskakiwał mnie szybkimi serwami, one były tak szybkie, że w ogóle czasami nie potrafiłem odpowiednio reagować, no jakby adekwatnie szybko do tego serwu i nie spodziewałem się, że ten serwis będzie w ogóle aż tak szybki, ale w akcji i tak dalej to nie czułem takiej jakby różnicy poziomów. Jak atakowałem, to przejmowałem inicjatywę, często zdobywałem punkty i grałem tak normalnie po prostu, ale no po prostu widać było tą różnicę poziomów, te detale, to, że popełniałem więcej błędów, ale tak naprawdę to, co mogę powiedzieć, to na pewno nie grał z jakąś supermocą, z szybkością i tak dalej. Wręcz przeciwnie, spokój, dobre miejsca, widział jakby szybko, w którym miejscu mnie nie ma, grał mi tak, jak nie chciałem i czuć było po prostu świadomość jego gry i tyle, ale bardzo fajne doświadczenie. Okej. Okay. Marek Gudzelek, takie pytanie, myślę, też puentujące. Jakie cele sobie stawiasz na najbliższy sezon? Ja bym to pytanie rozszerzył. Jakie cele stawiasz sobie na najbliższy sezon, jeśli chodzi o klub, o reprezentację i o występy indywidualne? Jakie cele? Nie jestem jakby osobą tego typu, że stawiam sobie konkretny cel i muszę go wykonać, bardzo się na nim skupiam i tak dalej. Oczywiście tak, ale często jak ja sobie wyznaczam jakiś cel na turnieju, jakieś miejsce, często mnie to gubi, robię sobie presję i po prostu nie gram na takim poziomie, na którym potrafię, więc po prostu staram się na co dzień dobrze prowadzić, dobrze odżywiać. Zacząłem trening fizyczny wykonywać z trenerem od przygotowania motorycznego. Aktualnie pracuję z trenerem od przygotowania mentalnego, wcześniej pracowałem, przerwałem, ale już właśnie myślę o tym, żeby wznowić tą pracę, więc tak naprawdę raczej stawiam na regularny trening, taki solidny, w skupieniu, żeby dbać o siebie tak na co dzień, a wtedy na pewno i skupić się na tym, żeby grać jak najlepiej, żeby też siebie poznać, w jakich momentach gramy najlepiej, w których momentach gramy najlepiej, co myślimy podczas meczu, co powoduje, że wtedy gramy najlepiej, więc staram się poznać jakby najlepiej siebie, kiedy potrafię grać na najwyższym poziomie i to wprowadzać. No i tak jak mówię, raczej na co dzień staram się trenować solidnie, regularnie i poprawiać jakieś tam swoje błędy, również szlifować swoje mocne strony. No a jak będę dobrze grał, będę dobrze nastawiony psychicznie, dobrze przygotowany mentalnie i fizycznie, no to tak naprawdę już droga stoi otworem i sukcesy powinny przychodzić same, bo innej drogi nie ma, więc tak naprawdę podchodząc do każdego meczu chcę go wygrać, czy jadę na Mistrzostwa Polski, Grand Prix, czy na cokolwiek jadę tam, żeby wygrać,
Więc tak naprawdę jadę zawsze z celem, żeby zagrać jak najlepiej. Oczywiście jadę, żeby wygrać, żeby walczyć, a jakby co osiągnę, jak daleko zajdę, to czas pokaże, zobaczymy. Chciałbym grać jak najlepiej i takim moim marzeniem też jest na pewno co do klubu to, żeby kiedyś być takim zawodnikiem, żeby ciągnąć tą drużynę, żeby być taką jedynką, żebym to ja robił te 2 punkty. Myślę, że to by było taka fajna zakończenie albo takie po prostu gram już na tyle, tak długo w tym klubie, że chciałbym po prostu ja być kiedyś tym takim liderem, bo na pewno fajnie by to wyglądało i myślę, że to by cieszyło podwójnie, jakby taki ala wychowanek przechodził przez te wszystkie etapy od juniora po młodzieżowca, seniora, aż do lidera klubu superligowego. Myślę, że to by było na pewno taki cel do spełnienia, jeśli chodzi o klub. A jeśli chodzi o kadrę, to chciałbym też się pokazywać z dobrej strony właśnie w Superlidze, na turniejach Grand Prix, żeby właśnie pokazywać swoją wysoką formę, że ogrywam najlepszych polskich zawodników, żeby dostawać szansę w turniejach międzynarodowych i tam już pokonywać zawodników z czołowej setki na początku i na pewno zawsze gdzieś tam z tyłu głowy i takim marzeniem i krokiem było to, żeby awansować do pierwszej setki w rankingu światowym. No to dołączam się do tych życzeń, ciężkiej pracy. Ty jesteś takim zawodnikiem, że opierasz się na talencie czy na ciężkiej pracy? Bo to nie dopytałem. Myślę, że raczej praca tutaj wzięła górę niż talent. No myślę, że jakby trzeba mieć troszeczkę czucia i takiego wyczucia stołu, ale też takiego mentalnego troszeczkę rozumu w sporcie, ale myślę, że jednak w mojej sytuacji jest to praca. Tak, myślę, że tak, bo raczej wnioskuję to po tym, że jak trenuję gorzej albo trenuję mniej lub w ogóle nie trenuję, jak mam przerwę i później podchodzę do stołu, no to jest ogólnie dramat, jest słabo i gram najlepiej wtedy, kiedy jestem wytrenowany, kiedy no, jestem na fali, kiedy czuję też mentalnie, że wszystko przerobiłem z trenerem i czuję się po prostu gotowy, z taką podchodzę ze świadomością, że zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, wszystko potrafię, wszystko przetrenowałem, a nie podchodzę do stołu jakby ze świadomością, że troszeczkę gorzej trenowałem, że o tu tego nie potrenowałem tego, bo gdzieś tam później to u mnie wychodzi i raczej tak z marszu nie potrafię raczej zagrać na wysokim poziomie, tak jak inni zawodnicy z tenisa stołowego. Okej, okay. Pan Krzysztof, myślę, że już powoli będziemy kończyli z pytaniami. Już mamy prawie godzinę 20, szybko ten czas leci. Pan Krzysztof, Konrad, czy jest ktoś, kto jest dla Ciebie autorytetem, kimś, na kim możesz się wzorować zarówno w sporcie, ale i w życiu prywatnym? No to jak powiedziałem, jeśli chodzi o jakąś osobę z tenisa, to na pewno autorytetem jest Timo Boll, jeśli chodzi o sukcesy, ranking światowy, ale przede wszystkim o osobowość. Na pewno jest osobą wartą uwagi. A jeśli chodzi o takich jakby normalnych, przyziemnych osób, to jest moim idolem, no to na pewno jakby moi rodzice są dla mnie autorytetem. Tak naprawdę bardzo dużo im zawdzięczam i są dla mnie wzorem i bez nich na pewno nie byłbym tutaj. Może bym nie grał w tenisa, gdyby nie zaprowadzili mnie na salę i nie inwestowali we mnie pieniędzy. Zawsze mnie wspierają, mogę na nich liczyć i naprawdę są to świetni ludzie. To na pewno rodzice. Właśnie myślę, że to są takie osoby, którymi się otaczam. Moi rodzice, rodzice mojej dziewczyny, którzy też są właśnie bardzo takimi jakby prostymi ludźmi, ale z wielką właśnie klasą, bardzo skromni, mimo tego, że też wiele w życiu osiągnęli, to zachowują się jak naprawdę zwykli ludzie. Są tak naprawdę niezauważalni i w ogóle nie lubią się szczycić tym, co osiągnęli. I wiele też się jakby od nich nauczyłem i są dla mnie na pewno wzorem do naśladowania. Więc myślę, że jakby rodzina moja, mojej dziewczyny, moi najbliżsi na pewno to,
są osoby, na których się wzoruję i biorę z nich przykład. Super. Ostatnie pytanie, już naprawdę ostatnie, ale nie wypada nie zadać. Prezes Zbigniew Leszczyński. Czy Konrad pamięta swój pierwszy w życiu pojedynek na punkty z Marcinem Marchlewskim po przejściu do klubu z Torunia? Kto wygrał? Kurde, nie pamiętam, ale pamiętam, że graliśmy na treningu. Nie pamiętam takiej sytuacji, że do niego podszedłem pierwszy raz i dostałem baty, przegrałem, nie wiedziałem, co się dzieje. Ale myślę, że też dlatego było mi łatwiej, bo jakby byłem w tym klubie i jakby wiedziałem już jakby plotki i jakby całą historię o Marcinie, że właśnie ma czopa, że ogrywa super zawodników, często lepszych od siebie, że ktoś, kto nie umie grać na obronę, to po prostu jest to często kabaret i często upokorzenie, więc jakby też gdzieś tam go obserwowałem i patrzyłem, jak się gra przeciwko niemu. Też ja, jak byłem młody, to bardzo dużo grałem w jakichś ligach amatorskich, jeździłem po turniejach przeróżnych, rodzice po prostu brali mnie wszędzie, tylko żebym grał na punkty, grałem z amatorami, wszędzie tłukłem na punkty, gdzie tylko mogłem, więc ja byłem ograny na takie dziwne style z jakimiś chopami, jakimiś antkami. Ktoś to w ogóle jakby nie potrafi grać technicznie i trochę kaleczy tenis stołowy, to byłem ograny na takie style, więc mniej więcej wiedziałem, jak się gra na chopa i pamiętam, że z nim grałem, ale pamiętam, że go ograłem. Nie wiem, może kiedyś pamiętam, że go ograłem na treningu, jak z nim grałem, ale myślę, że pewnie też była taka sytuacja, że z nim grałem na początku gdzieś, gdy przyszedłem do Torunia i przegrałem. Ale też pamiętam, że ja z nim w pierwszej lidze chyba grałem na pewno w jednej drużynie. On grał chyba na pierwszym stole, ja na początku na drugim, więc też z nim wtedy trenowałem, więc łatwiej mi było jakby poczuć tego chopa i nauczyć się grać przeciwko niemu. Myślę, że może gdybym nigdy z nim nie trenował, nie widział, jak gra, i bym z marszu dostał takiego zawodnika, to na pewno byłoby trudno. I na pewno gdzieś tam w meczu, gdzie jest stres i tak dalej, to by się grało dużo, dużo trudniej. Ale no, taki zawodnik fajny, taki bardzo zaskakujący. Właśnie pamiętam, że często czasami były takie mecze, że nie mieliśmy chyba kim grać, albo prezes chciał zaskoczyć i wstawiał go nawet w Superlidze, gdzieś tam w pojedynczych meczach i podchodził i wygrywał. I był bohaterem meczu, pamiętam, grał w Lidze Mistrzów chyba w jakimś meczu i nie wiem, czy albo wygrał, albo przegrał 3-2 i to z jakimś takim dobrym zawodnikiem, więc zawsze jego gra budziła takie emocje i zawsze kibicom się podobał. Myślę, że ze względu na styl, na to, że wszyscy liczyli na jakieś pozytywne zaskoczenie i niespodziankę. No i na pewno to, że jakby mieszka w Toruniu i wszyscy go znają, kibice, więc zawsze cieszył się popularnością w klubie. Pięknie odpowiedziane. Konrad Kulp, dyplomata najwyższych lotów. Konrad, myślę, że powoli będziemy kończyć, bo już prawie półtorej godziny. Chcielibyśmy wszystkim kibicom, wszystkim oglądającym, działaczom, prezesom, zawodnikom złożyć najlepsze życzenia świąteczne. Przede wszystkim, żeby te święta były zdrowe, mimo wszystko w rodzinnym, najbliższym gronie, żeby to wszystko, to złe, szybko minęło i żebyśmy jak najszybciej spotkali się przy tenisowych stołach. Tyle ode mnie. Jeśli, Konrad, chcesz coś dodać, to jest to twój moment. No tak, na pewno też chciałbym wszystkim złożyć wesołych świąt. No niestety sytuacja jest jaka jest, ale no nie możemy się załamywać i nie pozwólmy, żeby te negatywne emocje wzięły górę. Starajmy się zostać pozytywni i zawsze gdzieś tam te święta powinny być rodzinne, no ale ze względu na sytuację, jaka teraz panuje na świecie, no to radzę, żebyśmy jednak zostali w domu i gdzieś tam te święta przeczekali. Na szczęście żyjemy w takich czasach, że można się połączyć przez internet, zobaczyć siebie na kamerce i porozmawiać, i ten kontakt nie jest wykluczony. Mam nadzieję po prostu, że ten okres szybko minie, że nikogo, czy z moich znajomych i rodziny, czy z Państwa, nikogo nie dotknie ta choroba i przynajmniej nikt nie ucierpi i nikt, nie daj Boże, no, nie straci życia.
to już tak negatywnie, ale mam nadzieję, że po prostu wszyscy przejdziemy ten ciężki czas i szybko to minie i szybko zobaczymy się przy laptopach czy przy tenisowym stole. Będziemy oglądali poczynania lotu Superligi. Także pozdrawiam wszystkich sympatyków tenisa stołowego, moich rodziców, mojego brata, wszystkich moich znajomych, rodzinę, moich najbliższych, cały klub Energa Manekin Torun i sponsorów. I co, przeczekajmy ten czas, dbajcie o siebie w tym czasie, o swoją sferę mentalną i fizyczną, zróbcie coś dobrego dla siebie w tym okresie i do szybkiego zobaczenia przy stole. Najlepsze życzenia świąteczne także dla ciebie, dla twoich rodziców, dla twojej dziewczyny. Bardzo dziękuję, że byłeś z nami. Jeśli wam się podobało, drodzy kibice, to koniecznie to lajkujcie, a ja już zdradzę wam, kto będzie za tydzień naszym gościem o tej samej porze, piątek 21, to będzie ten czas, kiedy będziemy spotykali się właśnie poprzez tego live chata. No Konrad, masz 3 strzały, no. Nie wiem, coś powiedziałeś o Marku Badowskim, że się z nim zobaczysz niedługo przy topie, więc pierwszy przychodzi mi na myśl, czy dobrze trafiłem. Pudło. No Jakub Dyjas. Pudło. Pudło. Zimno na razie jest, ci powiem, jest zimno. Mhm. Ale młody czy starszy? No. Czy taki on jest jak wino, Konrad. O Jezu, to mi przychodzi trener Adamiak na myśl. Nie. Jak wino. Zawodnik czynny, Polak, jest jak wino. Niesamowite czucie piły, niesamowite czucie stołu. Nie wiem więcej. Dobrze, to ja zdradzę. Piotrek Chodorski za tydzień potwierdzony. Potwierdzony, piątek 21, Piotrek Chodorski i po świętach zaraz możecie zadawać pytania, które zadam Piotrowi, który jest przygotowany, oglądał dzisiejszy ten program, na pewno będzie za tydzień. No a jeśli chodzi o kolejne odcinki, to na pewno w planach jest i Marek Badowski, i z pewnością Jakub Dyjas, bo wróbelki ćwierkają, że w przyszłym sezonie zagra w naszym kraju, także myślę, że może być sporo tematów do poruszenia. Ta rozmowa dzisiejsza, która kończy się powoli z Konradem, ona cały czas będzie dostępna na Facebooku, będzie też dostępna na YouTubie Lotto Superligi, także spokojnie możecie sobie do niej wrócić, a dzisiaj zostawić lajki. I jeszcze raz, Konrad, bardzo serdecznie ci dziękuję. Zdrowych, spokojnych, mimo wszystko wesołych świąt wielkanocnych. Do szybkiego zobaczenia już chyba w nowej hali. Trzymaj się mocno, uważaj na siebie. I jeszcze raz pięknie dziękuję za dzisiaj. To ja bardzo dziękuję za zaproszenie. To była przyjemność. Jest mi już smutno, że tak się kończy, bo jeszcze bym pogadał. Może jakaś kiedyś w przyszłości druga część, jak widzowie będą mieli ochotę. Ale no jeszcze raz dziękuję bardzo, to była naprawdę przyjemność i do miłego zobaczenia. Przede wszystkim zdrowia i zdrowia i zdrowia. Jeszcze raz zdrowia w tym takim trudnym okresie. Dziękuję pięknie. Dobrej, spokojnej nocy wam życzymy. Do zobaczenia w przyszły piątek z Piotrem Chodorskim. Dobranoc, wesołych świąt. Dobranoc.